Dzisiaj po kolejnym odcinku naszej prezentacji chciałem powiedzieć kilka słów o tym, jaką rolę de facto ma gmina i czym miasto powinno się zajmować. Łódź jako gmina jest największym właścicielem nieruchomości w Polsce. Jesteśmy największym kamienicznikiem, jeżeli chodzi o procent udziału w tkance miejskiej, w tym co faktycznie jest zbudowane w mieście, jak i nominalnie, jeżeli chodzi o wartość nieruchomości, którą gmina posiada. Chciałem Państwa w tej krótkiej wypowiedzi przekonać, że miasto czy gmina nie powinna pełnić roli właściciela nieruchomości, nie powinna się tym zajmować. I chciałem to zrobić na przykładzie bardzo dużego sukcesu w Łodzi w ostatnich latach, czyli kompleksu Manufaktura, który przez wiele lat był własnością publiczną, własnością Skarbu Państwa, później gminy, a dzisiaj jest własnością prywatną i tak naprawdę mamy do czynienia z wielkim prosperity, na nowo prosperity kompleksu Izraela Poznańskiego. Jak tylko wyjdziemy na ulicę Piotrkowską, bądź gdziekolwiek będziemy spacerowali po strefie zero naszego miasta, możemy bardzo trafnie zauważyć, która kamienica, który budynek należy do miasta, jest własnością publiczną, a który budynek jest własnością prywatną. To właśnie budynek prywatny będzie charakteryzował się tym, że będzie pełen życia, aktywności usługowej, biznesowej. To tam będą usługi na poziomie parteru tejże nieruchomości, usługi dostępne dla ogółu obywateli. Tam będzie czysto i tam będzie zadbana kamienica. Jak tylko zobaczymy nieruchomość publiczną, mamy do czynienia z kompletnie zdegradowaną tkanką miejską, której miasto, mając bardzo wiele nieruchomości, posługując się budżetem publicznym, nie jest w stanie zrewitalizować, a co najważniejsze, nie jest w stanie skutecznie i efektywnie zarządzać. W związku z tym bardzo istotne jest to, abyśmy myśląc o gospodarowaniu naszym miastem, o rozwoju miasta Łodzi, pomyśleli o tym, że musimy uruchomić rynek nieruchomości, musimy zacząć sprzedawać łodzianom mieszkania, budynki i lokale. To łódzka rodzina powinna mieć prawo do tego, że jest właścicielem nieruchomości, jest właścicielem lokalu, w którym pracuje bądź mieszka, a nie gmina, która nawet nie jest w stanie co roku właściwie utrzymywać danej posesji. Bez rynku nieruchomości nie możemy także mówić o tym, aby rozwijać lokalny biznes, małe i średnie przedsiębiorstwa, handel, kupiectwo, ponieważ tak naprawdę firmy, te najmniejsze, nie mają gdzie inwestować w swoje przedsięwzięcia biznesowe, swoje lokale usługowe i handlowe. W związku z tym tak naprawdę wydaje się poruszamy tylko i wyłącznie tematykę nieruchomości, tematykę mówiącą o rewitalizacji, czyli dotykamy tej estetycznej części postrzegania miasta, ale tak naprawdę mówiąc o rynku nieruchomości, o tym, że miasto nie powinno być właścicielem nieruchomości o tak dużej skali w Łodzi, mówimy o tym, aby to miasto mogło się skutecznie biznesowo rozwijać, aby nasi mieszkańcy, łodzianie poczuli się obywatelami, bo poprzez fakt posiadania mieszkańcy mają poczucie obywatelskości i tego, że faktycznie wpływają na losy naszego otoczenia, naszego podwórka, naszego miasta. W związku z tym, angażując się w rozwój Łodzi i w plan rozwoju miasta, mówiąc o polityce przestrzennej, inwestycjach, nie możemy zapomnieć o tym, aby otworzyć rynek obrotu nieruchomościami, które dzisiaj należą do miasta Łodzi, właściciela komunalnego. Dziękuję.